dniu wczorajszym uczniowie naszej szkoły zdobyli Mistrzostwo Polski w biegach przełajowych, także ogromny sukces i celebrujemy go, cieszymy się i jestem bardzo dumny. Początek był dokładnie rok temu, przed rozpoczęciem roku szkolnego 2020-2021, kiedy w okresie wakacji przeczytaliśmy jeden artykuł o April School i zadałem sobie pytanie why not, przekonałem liderów zespołów, które funkcjonują w szkole. Spotkaliśmy się z Radą Pedagogiczną, spotkaliśmy się z rodzicami i postanowiliśmy tę technologię wdrożyć. Reakcje, czas reakcji najpierw. Najlepszą miała Zuzia zdecydowanie. Kontakt stopy. Adam biegasz trochę na piętach, zwróć uwagę na to napięty. Była Jula, Zuzia i Asia, ale biegasz spokojniej, więc okej. Okay. Seria trzecia. Bardzo chciałabym, żeby moje dziecko trafiło do takiej szkoły jak szkoła w Aleksandrowie Łódzkim ze względu na zaangażowanie przede wszystkim nauczycieli i dyrekcji w rozwiązania, które daje możliwość rozwoju. W ubiegłym roku była nauka zdalna, która dużo pomogła nam, jeśli chodzi o wdrożenie takich iPadów w szkole przede wszystkim. Poznaliśmy różne aplikacje online, które w tej chwili możemy wykorzystywać na lekcjach w szkole. Poprzez gry się uczymy. Można wejść tu i tu są różne aplikacje, na przykład można wejść tu. Uczniowie rozwijają umiejętności cyfrowe przede wszystkim poprzez pracę z iPadami w szkole. Wtedy dostajesz tu punkt, a jak wlecisz źle, to tracisz się do serduszka. Technologia Apple zmienia edukację oraz stwarza możliwość przyswojenia wiedzy na każdym jej etapie, podczas nauki, jak i również podczas zabawy. Urządzenia iPod bardzo pomagają mi w codziennej pracy. Właściwie używam ich za każdym razem, kiedy tylko mogę. Mamy w tej chwili pokolenia cyfrowe i nie wyobrażam sobie innej formy prowadzenia zajęć niż z iPadami. Samemu szkoła nie jest w stanie sfinansować takiego zakupu na taką skalę, jaki zrobiliśmy i poprosiliśmy rodziców o wsparcie. Szkoła ma swoje pewne cele, takie metodyczne, do których trzeba, że tak powiem, wdrożyć tą technologię, włączyć ją w cały ten proces. I tego, co w tej szkole brakowało, to nowoczesnych technologii i właśnie na to postawiliśmy.